Cześć, Marko Ludziska, witam Was w kolejnym odcinku z gry Demolish and Build Company. Jak widzicie, przeskoczyliśmy troszkę tutaj etap budowy tego domku, ale to zaraz Wam opowiem. Tutaj już akceptujemy zlecenie. Za chwilę Wam opowiem dlaczego. Mianowicie, zaczęło się od tego, że żeby Wam nie skłamać, nagrywałem ten odcinek i szukałem, miałem dostarczyć cegły, prawda, do czego? Do budowy, tak, do tego domku. Nie wiedziałem, skąd wziąć te cegły. Szukałem tak z 10 minut. W końcu odpaliłem Google'a, wpisałem, znalazłem mi filmik Soulshipo. No i dobra, znalazłem miejsce, gdzie kupujemy cegły, gdzie jest w ogóle skład budowlany z cegłami. Ale w momencie, gdy postanowiłem nagrać jakby drugą część, to przerwać i nagrać jeszcze jedną część, żeby wam to później złączyć, okazało się, że mikrofon się zawiesił i przestało go nagrywać. Co skutkowało tym, że nie mam pojęcia w sumie kiedy przestał nagrywać i musiałem się bujać, kombinować. Wkurzyłem się, wyłączyłem nagrywanie, bo już miałem dosyć tych problemów i dlatego, że tak powiem, tam troszkę przeskoczyłem, ale nie dużo. Co ja tam w sumie zrobiłem? O, już nawet raz nie pamiętam, powiem wam szczerze. Ale dużo nie zrobiłem. A teraz, jak widzicie, mamy dostarczyć cegły i zbudować ściany z cegieł. Także jedna paczka cegieł dostarczona. Ja w międzyczasie będę sobie tam popijał Monstera. Tak, robię reklamę Monstera, bo mi się pić, co akurat to mam. Puszczamy. Gitara. Ogólnie mamy ukończone 59% scenariusza. Także myślę, że spoko. Jest to już ponad połowa, więc fajnie. A, wiem co robiliśmy. Wylewaliśmy fundamenty. Pierwszy raz używaliśmy betoniarki w tej grze i powiem wam, że betoniarki używa się naprawdę spoko. Ale teraz po tym, jak zbudujemy ściany, też będziemy wylewać. Wiedziałem coś w betony, więc zobaczcie, jak używa się betoniarki. Nie będziecie stratni. Idziemy teraz w tą stronę. Po tej stronie zostawimy cegły. Jeszcze dwie paczuszki nam tylko zostały. Potem zbudować ściany, które zapewne się będzie budowało w sposób kliknięcia jednego przycisku. Jedziemy. Tu jak widzicie, ciężarówka stoi po tym, jak przywieźliśmy cegły. Stoi, czeka. My lecimy z budową naszego murowanego domku. Zaliczył jak fajnie. Ale ten gościu śmiesznie wygląda w tej mini ładowarce. Lecimy. Tum, 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 tum. Teraz zobaczcie, jak się buduje ściany w tej grze. Podchodzisz, klikasz F i ściana zbudowana. Enter, sfinalizować, sfinalizuj. Wszystkie zadania wykonane. Jak widzicie, jest kamerka. To dzięki Heli, bo się bawiła z oświetleniem. Znaczy, bo kupiłem sobie do mojej zwykłej lampki, takiej biurkowej, którą sobie przywiozłem ostatnio z Polski. No, wypełni podłogę betonem. Przywiozłem sobie z Polski. Kupiłem żarówkę LEDową. No, chyba 48 LEDów. No, ale mimo tego oświetlenia jednak był problem. Ale już tak miałem, już dałem sobie spokój, powiem wam szczerze. Już stwierdziłem, nie chcę się w to bawić. Ale Hera cały czas stwierdziła, żebym próbował, kombinował. I wszedłem w ustawienia kamerki. I pozmieniałem po prostu oświetlenie, jakiś tam balans bieli, różne takie i udało mi się naprawdę fajnie to ustawić i myślę, że jest spoko. Nie ma w miarę też nawet, nie laguje ta kamerka, to dla mnie najważniejsze było. A jak widzicie, tak lejemy beton. Jeszcze nie lejemy, ale próbujemy.
Lejemy. Spoko, myślę, że będą podobały mi się misje, które będą miały do wykorzystania betoniarkę. Bo zobaczcie, co jest fajne, że ja tutaj leję, a to się rozlewa tam dalej. Dobra, koniec. Udało się. Sfinalizuj. Szybciutkie zadanko. Ok, mamy 66% ukończone budowy domku. Także zostało jeszcze 34. Myślę, że to będą jeszcze jakieś dwa zadania. Ale się okaże z czasem. Tak, etap 5. Teraz cegły. Znowu cegły. No to lecimy. Już wam pokazuję, gdzie jest... kupno tutaj mamy. Fabryka cegieł. Zawrócimy sobie. Kurde, ach ta grafika. I wiecie, zobaczcie, że ta grafika wnętrza tej ciężarówki bezimiennej w Demolish jest lepsza niż grafika deski rozdzielczej w Constructionie, w tych manach wszystkich. Tam jest to wszystko rozmazane, chyba że to jest od ustawień, ale nie wydaje mi się. A tutaj, jak widzicie, wygląda to w miarę ładnie. Enter, kup 5 cegieł. Akceptuj. Widzicie, cegły załadowane. Ogólnie mamy w konserwacji, z tego co pamiętam, drewniany domek i ogród z altanami. Ale stwierdziłem, że zrobię to poza odcinkiem, bo już nieraz robiłem tą konserwację na odcinku, więc nie ma sensu znowu wam tego samego pokazywać. Jedziemy dostarczyć cegły, trzeba będzie znowu pewnie je położyć w odpowiednie miejsce, znowu zbudować, ale spoko. To jest w ogóle drugi parking, jakby co. Ale chyba tam jest bliżej jednak. Wyładuj materiały. Oczywiście co trzeba? Dostarcz i zbuduj. Czyli znowu potrzebujemy mini ładowarkę z chwytakiem, która stoi oczywiście tutaj na parkingu. Jedziemy znowu poprzenosić trochę cegieł. Co czy trochę? Znowu 5 palet. Teoretycznie, skoro mam 5 palet, a 4 ściany do wybudowania, powinno schodzić jedna cała paleta i 1/4 drugiej palety na ścianę. Tak licząc to matematycznie. Zaczniemy od tych dalszych punktów oczywiście. Chyba, żeby zbudować ścianę, będziemy musieli wejść na górę tam po schodach. No mówię, budowanie tutaj jest śmieszne, ale... Tak czy tak grę oceniam na... mocną czwórkę. Może inaczej, w skali od... od 1 do... dobra, od 0 do 6 oceniam na 4+. Taka moja indywidualna ocena tej gry. Brakuje mi więcej muzyki w radiu. Przede wszystkim, wiecie? Znaczy przede wszystkim, może nie przede wszystkim, ale to najbardziej odczuwam brak czegoś w tej grze. To właśnie odczuwam brak większej ilości muzyki w tym radiu. Bo jak wiecie, ciężko dopasować muzykę, do której nie przyczepią mi się do praw autorskich, więc używam tego radia, bo to jest wolne od praw autorskich. Ale problem jest taki, że jednak jest mało, tak? Jak póki nie zmienię stacji, to ta muzyka, te piosenki się cały czas powtarzają. A niestety inne raczej nie są moje klimaty, które by mi się w jakiś tam sposób podobały. Jeszcze 2 palety, a się znowu napiję. Musicie wybaczyć, ale... jak gadam do was, to mi zasycha mega w gardle. Także potrzebuję pić.
Nie w tą stronę. O, pole namiotowe, przychód 200. Zawsze to jest 200 do przodu. Powiem wam, widziałem na tamtym odcinku, jak nagrywałem. Czy jak jeździłem, szukałem tego miejsca z cegły. O cegłach, tak? Gdzie się cegły kupuje. Widziałem chyba ze dwa pakunki złomu, ale nie chciało mi się już. Byłem tak zmęczony tym, kurna, że mi wysiadło to nagrywanie i stwierdziłem, że może kiedy indziej wezmę, pozbieram ten złom. Który swego drogą, który... Jak to powiedzieć? Który... Nie wiem, jak to powiedzieć. No, który w pewnym sensie, no, jest go sporo w miarę. I wiadomo, fajnie, bo na nim aż 1000 można zarobić na jednej takiej paczuszce. No, ale też to, wiecie, wymaga chwili i czasu, bo trzeba sobie steleportować, tak powiem, jakąś ładowarkę, żeby załadować. Trzeba wywrotkę, także, a czasami do parkingu jest daleko, więc wiecie. Czego się patrzysz w niebo? Wypełnij tak betonem. Znowu potrzebna jest nam betoniarka. Przelecimy ją przywołać. Akurat betonem to tutaj to się naprawdę mega fajnie leje. Dobrze, tu w sumie nie trzeba betonu, znaczy dobrze. Może i niedobrze, żeby betonem uzupełniać. To mogło być jeszcze w miarę ciekawe. O, poczekajcie chwilę. A, dobra, bo ja ten... Ja na tym spiku zostałem. I zapomniałem o tym. No dobra, dobra. Bo widzicie, tu jest od razu betoniarka z pompą, tak? To jest, myślę, że też fajne połączenie. Zrobimy taki, my po prostu przejdziemy. Szczególnie, że nie musimy jej składać, co jest śmieszne w sumie. Ideolo, słuchajcie. O, zadanie wykonane. 2500 expa, zadanie ukończone, betonowy domek powstał. Twój poziom licencji wzrósł, odblokowałeś dźwig oraz nowy pracownik. Pierdziel tych pracowników. Prawie wyszliśmy z długów, jednakże abyśmy stali największą firmą w okolicy, musimy kupić dźwig. To maleństwo umożliwi nam konstrukcję ogromnych budowli. Sprawdź zaznaczoną na mapie lokalizację. Sprawdzę, oczywiście, że sprawdzę, ale najpierw weźmiemy półciężarówkę. Czekajcie, może się tam możemy troszkę podteleportować, tak powiem. Nie, że możemy. Tu jest dźwig. 50 tysięcy. Orzesz ludzie w mordę. To ja widzę, że tu trzeba naprawdę... Patrzcie, wszystko mamy w tym, w konserwacji. Widzę, że tu musimy naprawdę napierdzielać teraz zlecenia. Ej, to mi się podoba, patrzcie, 4,5 tysiąca za samo używanie młota pneumatycznego. Bierzemy to. Trochę zabawy, ale ja wam powiem szczerze, że ja wolę, kurde, nie wiem, spędzić 10 minut na rozwalaniu czegoś młotem pneumatycznym niż... Przepraszam. Niż 2 minuty używając koparki. Bo z takim młotem sobie biegam gdzie chcę, tak, rozwalam coś, a z tą koparką czy z jakimś innym sprzętem, no jednak to trzeba, kurde, to trzeba wszystko rozwalać, ustawiać ten sprzęt, to ja wolę z takim młotem poganiać. No ale to musimy teraz ludzi uzbierać 50 tysięcy dolarów. A mamy 4? Dobrze pamiętam? Zaraz wam powiem.
Tak, mamy 4300. Zbóż ściany używając młota pneumatycznego. Które ściany, przepraszam? Nie bardzo wiem, które ściany. Czy te? Chyba nie. A nic się nie pokazuje pod R-ką, pod zmysłem budowlańca. No ale wydaje mi się, że to te będą. Takie nowej. Aha, dobra. Jestem głupi. Super, teraz stąd nie wyjdziemy. Oh my gosh. Wyłaź stąd, gościu. No nie wyjdziemy stąd. No właśnie. Czy ta drabina jest do... Nie. Jejku, musimy wejść tam na górę. A to czemu tabliczka była po tamtej stronie ulicy, a mamy robić coś tutaj? Nie kminie tego. Rozwalamy to. Jak widzicie, tu się mega wszystko rozwala pięknie samo. Tu już mamy bonus, więc będziemy rozwalać jak najwięcej. Dobra. Przychód 200, a reszta oczywiście jest w konserwacji. Muszę naprawić, żeby dawała przychód. Wszystko rozwalamy co do sztuki. To jest najłatwiejszy sposób, tak samo jak z tymi słupami, na przykład jak są często do wyburzenia. Rozwalać najpierw w dół. Bo one wtedy same już lecą po prostu. Wiecie, tracą podporę i spadają w dół. Łacie, panie. Od tej strony. Czasami nie wiem, czasami trzeba naprawdę długo tym młotem napierdzielać, żeby to się rozwaliło. Czasami chwila, moment i to pada. No jeszcze to. Wszystko nowe, mówię, co jest grane. Wszystko zburzone, a jeszcze zadanie nie zaliczone. Gitara, bonusu ile? 1400, no to ludzie. Patrzcie, 4,5 plus 1400. Mamy 5,965 dostaliśmy. Mega podobają mi się takie zadania. Mamy 19 minut odcinka. To jeszcze myślę tak, że do pół godzinki, żeby było. Zobaczymy, jakie teraz kontrakty mamy dostępne. Rada Miasta chce, aby stare billboardy zostały zlikwidowane. Szukamy firmy z maszynami wyburzeniowymi. Wiecie co? 5000, bierzemy to. Akceptuj.
daleko nie jest, więc spoko. Bierzemy sobie półciężarówkę. Jedziemy tam. Daleko nie ma, ale wiecie. Czyli te billboardy wszystkie trzeba będzie rozwalić. F, akceptuj kontrakt. Wolę to, ponieważ to jest z koparką, a już z tego wszystkiego, z dwojga złego, jak to się mawia, wolę używać koparki niż tego dużego dźwigu z kulą, bo ten dźwig z kulą, no dla mnie to jest masakryczny. Czasami spoko, jak fajnie uderzy, to rozwali naprawdę dużo i skróci, ale czasami to szlak człowieka trafia. Zetnij metalową podstawę billboardu, używając koparki z nożycami. Dobrze. Zapraszamy tu kopareczkę. Z nożycami. Parka, nożyce, zamontuj. Też ciężko się tym operuje, to jest pewne, ale lepiej niż wiecie. Jakby to odciąć. To powiem wam, będzie zabawy z tym. O kurde, się posypało. Dobra. Nie pykło, ludzie, nie pykło. I niszcz to. W sumie to można w ten sposób zrobić. Podjechać z boku. Myślę, że to będzie lepsza opcja. Co mi tu blokuje? Nie pierdzę, że ten znak blokuje taką ku... A idź ta wy. O. Właśnie o to mi chodziło. Jedziemy z drugiej strony. Żeby to bardziej. O, co to było? Ojejku ludzie, będzie zabawy z tym, widzę. Ta zbugowana kamera. Dobra, te malutkie kawałki też zostawimy. Naprawdę nie chcę się z nimi bawić. Jedziemy teraz z drugiej strony.
No, odjedź do tyłu. No, patrzcie. Ale urwał. No ale ej, no kurde, co jest grane? Właśnie. Znowu do przodu, znowu cięcie, znowu do przodu. Dobra, już zahaczyłem. Cięcie. Kurde, teraz z drugiej strony. Bo wam ciężko się tą koparką operuje. Szczególnie te nożyce, bo tam... Bardziej operować samą koparką, czyli podjeżdżać do przodu, do tyłu, niż kurde samymi nożycami czy ramieniem. To mnie najbardziej drażni, wiecie? Dobra, nie bawię się więcej. Jest sporo, 2700 samego bonusu, także jest ok. No. Ok. Dobra, ludzie, kończymy ten odcinek. Ja w następnym odcinku, wiecie co, zobaczymy, postaram się, przemyślę to, albo zarobię na dźwig i w następnym odcinku już kupimy dźwig, albo następny odcinek też będziecie mieli z zarabiania kasy. Zobaczymy, jakie mamy ciekawe kontrakty, tylko z koparką, dźwig gąsienicowy, a lipa, ale za 6000, to wiecie co, chyba się skusimy jednak. Na pewno musimy te ogród z altanami, drewniany budynek zaraz naprawić, ale to ja zaraz zrobię. Słuchajcie, to było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się do następnego. A, zajrzyjcie do opisu, zostawcie łapkę, komentarz, subskrypcję. Na razie, trzymajcie się, pa, pa.